Witam serdecznie wszystkich Państwa obecnych dzisiaj na 31. sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Niszczar w dniu 16 maja 2013 roku. Otwieram obrady tejże sesji. Przedstawiam porządek obrad, który znajduje się na ekranie. Punkt pierwszy, otwarcie sesji stwierdzenia obecności, przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli, oddziału przedszkolnych, pomieszczeń szkoły podstawowej w gminie Niszczar. Punkt trzeci, zakończenie. Czy ktoś z Państwa radnych, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do porządku obrad? Nie widzę, w takim razie przystępujemy do realizacji tego porządku. Stwierdzam, że jest nas kworum, dzisiaj z 12 radnych. Stanowimy zatem kworum władzy do podejmowania prawomocnych uchwał i decyzji. Punkt drugi, projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci przedszkoli i oddziałów. Panie Wójcie. Ja chciałbym jako wnioskodawca tej sesji nadzwyczajnej złożyć wniosek formalny o przerwanie obrad sesji i odroczenie posiedzenia do wtorku do godziny 17. Przychylam się do tego wniosku. Jednocześnie pragnę w tym momencie otworzyć spotkanie. Pragnę otworzyć spotkanie, na którym wysłuchamy po raz kolejny, że słuchaliśmy wielokrotnie i na okrągłym stole, i na spotkaniu sportowych argumentów Państwa, którzy przybyli na dzisiejszą sesję. I proszę bardzo o odgłaszanie się. Panu wiceprzewodniczącym, proszę też o tutaj wskazywanie osób do głosu, że kogoś nie pominął, kogoś nie przeoczył. Przerwa jest nieoficjalna? Czy przerwa jest nieoficjalna? Czy dalej będzie? Rozwiązanie jest takie, żeby trzy oddziały przenieść do zespołu szkół.
wtedy struktura byłaby taka, że trzy oddziały w zespole szkół razem z gwarancją zatrudnienia dla wszystkich pań przedszkolanek. Ale to nie będzie takiej gwarancji? Na podstawie artykułu 18, zgadza się? Artykuł 18, to jest taki oddział oddziela, czyli taka gwarancja jest. Czy organ takie gwarancje daje? Czy panie przyjmą to szkół na sprawę? Tego nie możemy. Trzy oddziały w Krasnoludku i trzy oddziały w Krasnoludku. I wszystkie dzieci w tym momencie, które chcą, czy rodzice chcą posłać do przedszkola, no to są, bo ja dzisiaj na przykład miałem takie sytuacje, że przychodzą rodzice i mówią, że mimo, że dziecko jest pięcioletnie i musi iść do zerówki, to no nie chcą posłać swojego dziecka, ale jest taki obowiązek. No jest obowiązek. Jest taki obowiązek. Jak widzicie, moim zdaniem w przedszkolu głównym Krasnoludek jest tyle oddziałów, to jest tylko nie myślę, że wszystkich. Jeszcze by były fachy z tego. No ale panie dyrektorze, my mamy sytuację, że tych 6 oddziałów nie spełnia nam potrzeb. My mamy w tym momencie 220 dzieci, które spełniają kryteria, ponieważ dokonaliśmy analizy i są dzieci oczywiście, które 1 września nie ukończą dwóch pół lat. Są dzieci niezameldowane z terenu, na terenie naszej gminy. Do tych dzieci jakby nie obejmujemy, ale jest dzieci na 9 oddziałów. Tym wszystkim dzieciom, bo to projekt tej uchwały chcemy zapewnić o niej organizacyjna, niczego nie trzeba przyspieszyć. Jakieś zmiana organizacyjna, nie wiadomo. Czemu służą szkoły? Ja nie rozumiem. To służy szkoły, jeżeli to jest, moim zdaniem, czy nic nie przynosi. No to po co to zmieniać? Ale, no bo to no bo co? Są wymogi policji, są wymogi urzędu. Które jak są te same dzieci, które jedne się spełnią, drugie się dokładnie. Bo jeżeli tak, dziecko chodzi 5 czy 6-letnie do przedszkola, to te wymogi nie są spełnione. Natomiast jeżeli dziecko chodzi do zerówki działającej przy szkole, to już pomogą są spełnione. To jest absurd, ale tak to wygląda. A jeszcze możemy pozyskać wewnętrzne pieniądze? Z drugiej strony, wczoraj była pani poseł Domicela Kopaczewska, która jest współautorem wielu ustaw i obecnie zajmuje się tą ustawą przedszkolną. No i w tym momencie wiemy, że 200 milionów złotych w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki będzie środków finansowych na edukację zerówkową, ale tylko i wyłącznie przy szkołach. Ten program będzie, ale 200 milionów finansowych przeznaczone na dostosowanie. To też jest. Nie czytałem tego, nie widziałem tam, żeby to było na dostosowanie, to na wyposażenie. Nie. 87 tysięcy na każdy oddział, 700 zł można przeznaczyć na wyposażenie. Na dostosowanie toalet na przykład, to faktycznie tak jest. Dokładnie. 87 tysięcy. Tak. W związku z tym no, warto robić tą zmianę organizacyjną, żeby te środki finansowe pozyskać, bo z drugiej strony, jeżeli te oddziały zostaną w Krasnoludku, to środków finansowych my nie dostaniemy. No dobrze, teraz jest pytanie, ile oddziałów będzie mógł stworzyć Krasnoludek, jeśli ze zerówki wejdą? Trzy rozumiem, są zawierane do szkoły, tak? Krasnoludek będzie mógł stworzyć oddziały. W tej chwili zgłoszeń mamy około 150, więc jest 6 oddziałów do publicznych jednostek organizacyjnych. W związku z tym jest struktura taka. Jeden oddział, 11 godzin, Krasnoludku zostaje. Trzy oddziały, 3 godziny, zerówkowe dla dzieci 5 i 6-letnich. Natomiast dwa oddziały dla dzieci młodszych, 3 i 4-letnich. I teraz tak naprawdę sal potrzebujemy dwie, tak? Żeby to spełnić. Natomiast jak wybrać te dzieci? Dlaczego ten oddział przechodzi, a ten nie? W związku z tym moja propozycja jest taka, to akurat organizacyjnego, żeby wszystkie trzy oddziały 5-godzinne przenieść do zespołu szkół. Trzy oddziały. Ponawiam prośbę o głos. Mam pozwól, bo koledzy z prezydium, czy mogliby koledzy zaprosić tych państwa, którzy jednak zdecydowali się zostać w wyższym do środka, jak może porozmawiam? Dobrze, Panie Przewodniczący. Zapraszam Państwa, wejdźcie do środka. Ja to nie
powiem dwa słowa. Wyzywaliście bardzo dużo państwa. Ja się nie wiem, trzecie nasze spotkanie. Żadną próbą się tak trzykrotnie nie spotykaliśmy. No i często pewnie powtarzaliśmy, że tej samej komunikacji. Jeżeli ktoś wychodzi po 5 minutach ze spotkania, przepraszam bardzo. No ja pewnie się musiałbym. A też ma czasami swoje pytanie, bo trzeba być właśnie wychodzić spotkanie. Przepraszam bardzo. O zapraszaniu na spotkanie, przednie spotkania, które sam zwołuję, to już się wypowiadałem, mówię się po swoim imieniu i nazwisku, już też nie będę tego powtarzał. Porozmawiać, to trzeba wyznaczyć to kolejne moim zdaniem spotkanie, ale taki ogromny spotkanie z naszej strony. Wszyscy byliśmy w jednym miejscu. Nie byliśmy wszyscy w jednym miejscu. Bo Komisji Oświatowej nie było, całość. A nie, tego radnego nie było z Komisji Oświatowej. Z Komisji Oświatowej. Które jest zrejestrowane. No do pewnego czasu, a później cię nie było. Większość była. Ale to nie jest przewidziane. To nie jest przewidziane. Miała być dyskusja, jest dyskusja, to muszą wszyscy być. A przede wszystkim Komisja Oświatowa. Może trzeba ten okrągły stół zrobić taki, czy tylko ta Komisja Oświatowa będzie dyskutowała. Bo skoro to jest Komisja Oświatowa, to ona jest najlepiej zorientowana. Ja chciałbym powiedzieć, że decyzja... Komisja Oświatowa będzie dyskutować, a decyzję muszą podjąć wszyscy. Oczywiście, ale będą mieli wtedy naświetloną sytuację od strony tej Komisji Oświatowej. Dobra, to ja się proszę. Każdy radny może przyjść tam na tę komisję, bo może i każdy. Bo nie rozumiem, po co zamykać się do Komisji Oświatowej. Nie, no to w takim układzie zrobić taki okrągły stół w takiej godzinie, żeby byli wszyscy faktycznie, ale nie wiem, no czy mają... A kogo dzisiaj zabrakło? Czyli kogo dzisiaj zabrakło? No, pani dyrektor przedszkola, czy to... Przepraszam Państwa, jeżeli chodzi o zwołanie sesji, to ja też powiem, bo to jestem za to odpowiedzialny w myśl, pan mecenas nie poprawił, tutaj, jeżeli ja mówię w myśl ustawy o samorządzie gminnym, jeżeli chodzi o sesję nadzwyczajną, muszą być powiadomienie rady, radni muszą dostać materiały. Więc tutaj sprawa zupełnie wtórna i pojawienie się zwołanie sesji na gminie jest w absolutnie momencie nieważne. Ważne to, żeby radni dostali materiał. Czasami są sytuacje, które wynikają w trybie nagle, taką sytuację. Pan wójt na spotkaniu we wtorek nie wiedział, że wystąpi z taką inicjatywą. Widzieliśmy się we wtorek tutaj. Wiele osób z tego grona administracji. Mam pytanie, to pan czy wiedział, że to jest? W środę, kiedy spotkaliśmy się z panią poseł Kopaczewską, to po tym spotkaniu... A co pani poseł ma tego? Bo ja nie bardzo rozumiem. Pani poseł więcej nie odpowiedziała na kilka dobrych rozwiązań, które możemy... Podpisuję się pod tym, co pan przewodniczący powiedział. Pani poseł Kopaczewska była kuratorem, kujawsko-pomorskim kuratorem oświaty i była jest wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Edukacji. Niemniej jednak ja bym za to, żeby cały czas odmawiać jeszcze raz tym powiedzieć, że się już to cytuję, jak na to mówi, że wszystkim po południu, jak to chcieliśmy każdy do czynienia. Dzisiaj każdy jest, no nie możemy każdego po południu dniem zabierać. Dzisiaj każdy jest, możemy... Nie, to widzowie, tak? To jest tylko jako widzowie, bo po raz mnie dobrze nie wie, bo nikt takiej informacji nawet nie ma, że ta sesja dzisiaj jest, tak? Jest też tylko, można powiedzieć, że przypadkowo. No ale skoro widzimy, że państwo są chcieli udawać, że was nie ma, skoro chcemy porozmawiać, to to nie chodzi o to. Są tutaj na przykład rodzice, mówią, tak, nie ma pani dyrektor, nie ma pana dyrektora Jałęckiego. Skoro takie spotkanie miało być, to należało się znowu spotkać, przedyskutować, ściśle po prostu ustalić to grono zaproszonych gości. Znaczy, jak ostatnio było ustalane ściśle grono, to ten problem. Ale Rada Pedagogiczna, Przedszkola Miasta, co to działa? Tak, pani dyrektor. Dziękuję za rozmowę. Tylko posłuchaliśmy prezentacji. Takie było. Tylko. Niezależnie od sytuacji, możemy rozmawiać na ten temat, czy... Trzeba by wybrać, panie radny, trzeba by wybrać jakiś grom do dyskusji wtedy, tak? Dzisiaj nasi rodzice są to przedstawicieli rodziców. Ale to zobaczmy, jak to było, tak? Jedno było, że dzisiaj, moim zdaniem, to nie jest czas na rozmowy, bo do takich rozmów to trzeba się odrobinę przygotować, tak?
Panie dyrektorze. Panie dyrektorze. Spotkania każdego, tak? Tak. Ja też. Panie dyrektorze. Państwo nie są do tego przygotowani. Ale zostali zaskoczeni słowami pana przewodniczącego. Proszę teraz dyskusja. Na sesji, która nie była na Biblii ogłoszona, w zasadzie no. Mogło nas tu nie być u mnie dobrze. No dobrze, więc, ale pytanie, skoro jesteście, to mam udawać, że was nie ma? Nie. Może tak, ja powiem tak. We wtorek, w ten wtorek miało być spotkanie zupełnie z kimś innym i tak naprawdę można było wyjść i to spotkanie no, potraktować zupełnie inaczej. Była rozmowa? Była rozmowa. A spotkanie było naprawdę dla zupełnie innych osób. A pracuje też, co mi pan tutaj rzucił, no musiały być, no, żyć i różne scenariusze. Okrągły stół, zwołany przeze mnie, przypominam tutaj, był przygotowany też byli przedstawiciele Rady Pedagogicznej, przedstawiciele rodziców, byli fachowcy. Było też, no, o co był ten spór procedurowany na początku, było też okazanie zaufania prezydium Rady Rodziców, które przyszło, no, które oczywiście no, przeprowadziło ze sobą rodziców, no wiadomo, spór był, ale uważam, że bardzo kompromisowo szybko. To już takie kompromisu. Jeżeli jest potrzeba, żeby po raz kolejny ten okrągły stół zwołać, ja się do tego przychylę. Ale jak się to robi, to okrągły stół czy robię połączone z tym komisji, które są tutaj drugoplanowe. Ale jeżeli ja odnoszę tego okrągłego stołu jeszcze raz, tak? Każdy do jakichś ustalenia i dyskusji odnośnie tego, jak będzie dalej wyglądała sprawa, czy będzie tak jak na poprzednim, że pan Wójt przedstawił wizualizację tego, co będzie się działo, i na tym się dyskusja. Znaczy, dyskusja się też inaczej potoczyła, gdyby na przykład na początku tej dyskusji od razu nie padły słowa, że wszystko jest zmanipulowane, nie wierzę w nasze intencje i tak dalej. Więc to dyskusja była jak to była. Może my jeszcze raz wprowadzić tę dyskusję. Pytanie, czy w tej dyskusji dowiemy się czegoś nowego? Jeżeli tak, to od razu podpisuję to spotkanie i proszę bardzo. Tylko czy dowiemy się czegoś nowego? Czy Państwo nam jeszcze coś nowego zaproponują? Czy po raz kolejny, jeżeli przygotujemy swoje dane, na samym starcie usłyszymy, one są zmanipulowane? Nie wierzę. Czy będzie naprawdę chęć dialogu z Waszą stroną? Potraficie mi to zapewnić? Panie Przewodniczący, przepraszam, ja myślę, że chęć dialogu zawsze musi być i trzeba rozmawiać, póki jest to pewną sprawą taką nierozwiązaną, dlatego ja też wnioskuję o to, żeby takie problemy z tą drogą właśnie w godzinach popołudniowych, żeby wszyscy mogli dojść. Panie Przewodniczący, ja też bym chciał tego dialogu. Ja myślę, że to dialog oparty naprawdę na tym, że słuchamy siebie, a nie czekamy, aż ktoś skończy. Tak, ale... Że słuchamy siebie, a nie nastawiamy się, że wszystko, co mówi druga osoba, jest manipulowane. Panie Przewodniczący, a czy ja mogę, bo to a propos manipulacji, to były moje słowa manipulacji. Pan Ramla powiedział, że ja zarzucam kłamstwa. Ja nie zarzucałem nikomu kłamstwa. Czy mogę dla rozluźnienia atmosfery opowiedzieć dowcip? Tutaj niestety nie ma pana Morwica, ale chyba byli panowie z Unisławii, bo chciałbym ze szczególną dedykacją dla panów z Unisławii. Mogę powiedzieć dowcip? Nie jest brutalny, także wszyscy mogą wysłuchać. Wersja jest też starsza, Zabryżniewa, ale powiem wersję aktualną. Pojechał Putin do Stanów Zjednoczonych i Barack Obama zaproponował mu udział w wyścigach. No i ścigali się w 12 metrów. Obama wygrał, Putin był drugi. Następnego dnia w prasie rosyjskiej ukazał się artykuł, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydenci Barack Obama i Władimir Putin wzięli udział w biegu na 100 metrów. Nasz prezydent zajął zaszczytne drugie miejsce. Prezydent Barack Obama był przedostatni. To, co powtarzam, mówię, że dowcip nie musi być śmieszny, dowcip musi mieć klimat. I to tak. Ja lubię takie dowcipa, prawie jak sobie zanotuję, bo z kolei dowolnie to mówię. Zwołujemy ten okrągły stół? Tak. Trzeba wyłączyć kolejne spotkanie. Kiedy? Panie Wójcie, jak z pana czasem? 17:18. Moim zdaniem to powinno być przedstawienie racji z jednej strony, przedstawienie racji z drugiej strony. I dobrze, bo polscy uważają, że to też to, no, musi Państwo wybrać jakieś grono osób, które będzie mówią, bo to też nie chodzi o to, żeby się przekrzykiwać, tak? I bo będzie pan Wójt na przykład, no nie wiem, to już uzna za ważnego wchodu w Polsku, może 15 minut zostawić swoje racje, Państwo wszyscy będzie 15 minut swoje racje, a potem może być rzeczywiście dyskusja, ale najpierw trzeba przedstawić swoje racje, tak? Potem będzie dyskusja, pamiętajcie Państwo, że to nie będzie spotkanie, na którym zapadną decyzje, tak? No, decydowania są tu radni, jest dwóch. Państwo jest, to spotkanie jest po to, żeby przekonać. Czy może się uda, ja nie twierdzę, że nie, ale no, tak jest sens spotkania. Jeżeli Państwo myślicie, że na tym spotkaniu zapadną decyzje, nie, bo to jest sesja, tak? Ja uważam, że to jest bardzo
uważam, że trzeba na początku założyć takie racje, zaprosić wszystkie strony, w tym pana dyrektora szkoły, w której mamy utworzone te oddziały, panią dyrektor przedszkola, których nie ma, no, po prostu wszystkich zainteresowanych poza tym, tak? Ja mam jeszcze, bo chciałbym tak a propos stołu oświaty, który był. Pan przewodniczący na początku, wypraszając rodziców, powiedział, że spotykamy się tu w gronie ekspertów wtedy. Ja nie czuję się ekspertem od przedszkola. Nie wiem jak pan, ja jestem rodzicem, tak samo jak pozostali państwo. Jeżeli mamy robić jakąś dyskusję, to może zaprośmy jakichś wybitnych pedagogów i wtedy zróbmy dyskusję w gronie ekspertów. Bo ja się naprawdę nie czuję ekspertem. Ale panie przewodniczący, rad rodziców, reprezentant rodziców, no to został potraktowany na pewno jak ekspert i nie wiem, pan. Osoby publicznego zaufania, jak pana potraktowała. Nie czuję się absolutnie. Jeżeli pan się czuje obrażony, to przepraszam. Nie, ja się nie czuję obrażony, tylko nie czuję się ekspertem od oświaty, a szczególnie w przedszkolu. Ja nie wiem, w czym problem. Eksperci od oświaty. Bo ja myślę, że musimy rozwiązać według mnie dwa problemy. Jeden problem. To co pan dyrektor tak powiedział, to jest problem nauczycieli, obawiamy się o swoją pracę. I drugi problem to, tak jak słyszę, rodziców, którzy obawiają się, i tutaj nie bardzo wiem o co. Ale trzeba się dowiedzieć tego. Jakby pan się czegoś obawiał. Jeżeli pan tego nie wie, to pan się spyta, a więcej nic nie szyderczo, po prostu się zachowuje. Wie pan co? Ostatnia sesja, na której byłam w lutym, byłam tak zniesmaczona pana w ogóle postawą, pana przewodniczącego, to było po prostu cyniczne wobec nas. Zachowanie państwa było no, wręcz upłaczające nam, jako osobom tutaj, którzy przyszli. Przepraszam, naprawdę już nie mogę wytrzymać, bo no, po prostu w oświacie jestem tutaj od zawsze. I nie było takiej sytuacji, żeby było schłócane w ogóle, no to co robicie, schłócacie w ogóle cały Unisław. To już naprawdę przekracza ludzkie pojęcie. Ze wszystkim. Proszę teraz liczyć, że... Nie. Wy państwo naprawdę w taki sposób, jaki wy w ogóle traktowaliście nas wówczas, jeżeli jak byliśmy na sesji, to co ja mówię, to jest naprawdę mały pocz. Przepraszam, państwo. Dziękujemy za 40 minut.
A nie mogę się rozmawiać, tak? Nie, nie, jednoznaczne stanowisko. W związku z tym, tak jak mówiłem, proszę o wycofanie uchwały. Dziękuję. Co dalej? Nie wiem, powiemy, że jest koniec. Przypuszczam, że zrobię.